gonna shoot me down soon. Przez ponad 30 lat wykładałem akustykę na Politechnice Śląskiej, gdzie tam prowadziłem wykłady, laboratoria, prace magisterskie. Poza tym szereg różnych obiektów akustycznych, kina, sale widowiskowe, sale takie wielozadaniowe. Także tego się nazbierało w ciągu kilku lat, no około 30-40. Te zjawiska to są dla mnie powszechnie znane, tam odbicie, załamanie, ugięcie fali i tak dalej. I to są zjawiska. I nic nowego tu się nie wymyśla. Tylko ta symetria i odbicie przez ściany to jest nowość, bo nie ma takich pomieszczeń kubaturowych, które by miały tak wypuklone te zjawiska. Jesteśmy tutaj właśnie w hali, w takiej hali małej, kopułowej. Jak słychać mój głos, on jest dobarwiony pewnym pogłosem. Pogłosem, tylko pogłosem tu. Państwo już zrobili sobie pewne adaptacje akustyczne, poprawki, tam widać z tyłu. Te trójkąty zostały wyposażone w elementy wytłumienia i ta sala już jest no, lepsza niż była na początku, trochę lepsza. Ale Państwa oczekiwania są, żeby ona była dobra, bardzo dobra, taka, żeby mogli się zachwycać. Pomieszczenie kopułowe to, jak widać, półsfera, która ze wszystkich stron ma ogniskowanie dźwięku. Dźwięk odbija się od ścian i ogniskuje się. Robiliśmy pomiary, stąd powiedzmy taki bardzo roboczy strój. Zaczynaliśmy od dużej hali, która ma gdzieś 22 metry średnicy i tam nie tylko, że był pogłos, pogłos to mało, tam było echo z ogromnym, powiedzmy, przesunięciem dźwięku w czasie. Czyli robiliśmy pomiary czasu pogłosu, to są takie bardzo specyficzne pomiary, wykonywane były, można by je wykonywać za pomocą kolumny specjalnej głośnikowej albo pistoletu hukowego, który to wydaje, wydziela silny sygnał rzędu nawet 110 dB i ten zanik tego sygnału to jest, powiedzmy, sposób na wyznaczenie funkcji częstotliwości tego czasu pogłosu. Tam jest echo, tam było echo, czyli był wystrzał i za chwilę był drugi wystrzał, którego w rzeczywistości nie było. I stąd Państwo muszą poprawiać, chcą przede wszystkim, postawili sobie w tej chwili już mają inne zadania opracowane i teraz co robią? Pracują nad poprawieniem dźwięku w tej sali. Hale kopułowe, no widzicie Państwo, to jest ogromna symetria i żeby ten dźwięk, tą akustykę poprawić, trzeba zmienić odbicie, czyli wprowadzić rozproszenie dźwięku na ścianach i na suficie przez rozrzeźbienie. I to rozrzeźbienie trzeba zrobić zmieniając wypukłość do środka, a nie na zewnątrz. Czyli trzeba wsadzić z tyłu palec i trzymać w środku trójkąta 20 cm, żeby ten dźwięk sobie powędrował inaczej niż jest. Bo on się odbije i po prostu wędruje sobie po tych ścianach i ogniskuje się niestety. Potem drugie zjawisko, które się odbywa, to jest tak zwane pełzanie dźwięku po ścianach. Ono w tej chwili jest trochę maskowane. Jest trochę maskowane właśnie przez to echo i po prostu tego nie słyszymy. Ale pełzanie dźwięku, jeżeli staniemy i odwrócimy się do ściany i cichutko coś powiemy, to ten dźwięk popełźnie. No, co popełźnie? To jest takie gadanie. Pełzanie to dźwięk rozprzestrzenia się z prędkością 340 metrów na sekundę. To nie jest pełzanie. To jest po prostu 1200 km na godzinę. To po prostu to jest dość szybka jazda, ale my to nazywamy pełzanie po ścianie i tam naprzeciw, jeżeli stoi jakaś osoba, to słyszy ten szept. No, jeżeli to ma być jako obiekt sportowy zastosowane, jako powiedzmy pomieszczenie, to takiego zjawiska nie powinno być, bo co jest? Sport to walka, to jest konkurencja i trener szepczący komuś przy ścianie nie może być słyszany przez konkurencję po drugiej stronie. I to trzeba to wszystko, powiedzmy, usunąć.